No dzień dobry. Dzień dobry, moje kochane barany. Witam was bardzo serdecznie. Przychodzę do was z czytaniem oczywiście tygodniowym. Czytanie jest na najbliższy tydzień, na przyszły tydzień, czyli od 17 do 23 kwietnia 2023 roku. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem, jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, dlatego bardzo Proszę, szczególnie moich nowych widzów, o zapoznanie się z tymi informacjami. No i kochani, łapeczki w górę, komentarze jak najbardziej mile widziane. Jeżeli czujecie, że ten filmik może się komuś przydać, może komuś pomóc, udostępnijcie go, proszę. A jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz i Wam się spodoba, oczywiście, zapraszam do subskrypcji. No i moje baranki. Pomału, pomału wasz sezon dobiega końca. Także, jeżeli macie jeszcze urodzinki w nadchodzącym tygodniu, to 100 lat, 100 lat, wszystkiego co najlepsze, kochani, niech Wam się darzy, niech Wam się spełniają marzenia, zdrówka, miłości, pieniędzy, wszystkiego, wszystkiego co najlepsze. Dobra, Baranki, lecimy. Co wewnątrz Was się działo, będzie działo w nadchodzącym tygodniu, a co może przyjść niespodziewanego z zewnątrz? Co w miłości u Baranków, w związkach, w relacjach, a co u moich Singli. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada bądź przekaz dodatkowy. Dobra, zobaczmy sobie dla Was aniołka światła na ten nadchodzący tydzień. Oj, nie chcecie o tym słyszeć, co? Cierpliwość. Zaufaj wyższej sile życiowej. Ona wie, co jest dla Ciebie najlepsze. Pamiętaj o tym: jeśli zostaniesz poproszony, by poczekać, to czas, który ma Cię przygotować na coś jeszcze lepszego niż to, czego się spodziewasz. Przyjmij więc postawę pełną akceptacji. Odpręż się i wykorzystaj ten czas na przemyślenia. Poproś swojego anioła. Aby był przy tobie podczas oczekiwania, tak byś mógł słuchać jego wskazówek. A wskazówek Boga, przepraszam. Nie działaj lekkomyślnie i pospiesznie, kierowany niższą wolą. Gdy, na, gdy nadejdzie właściwy czas, a ty będziesz gotowy, otworzą się następne drzwi. Cierpliwość jest zawsze wynagradzana. I afirmacja dla was: wszystko dzieje się we właściwym czasie. Tak jest. To prawda, to prawda. Dobra, talia dopowiadająca jest, kochani, i lecimy. Co wewnątrz Was się będzie działo w nadchodzącym tygodniu? Uuu, cesarzowa, kochani, no bardzo ładna energia. Kochani cesarzowa jest tym poczuciem własnej wartości. Będziecie się czuć stabilnie, bezpiecznie, dobrze w swojej skórze. Kochani cesarzowa, Lubi dobrobyt, lubi piękno, więc jeżeli chodzi o sprawy finansowe, raczej nie będziecie się tym zamartwiać. Jeżeli jesteście rodzicami, możecie się skupić na swoich pociechach, na swoich rodzinach i tym będziecie sobie zaprzątać głowę. Dla części z Was może wprowadzić jakieś zmiany wokół siebie, możecie myśleć o zmianie wystroju wnętrza, możecie myśleć o zmianie coś w sobie, tak na przykład w stylu ubierania się, nie wiem, czesania, nie wiem, malowania, cokolwiek, tak tego typu rzeczy, ponieważ cesarzowa kocha piękno, kocha luksus, więc część z was może myśleć właśnie tutaj o jakichś zmianach, które, no właśnie, wprowadzą was tutaj na jakieś takie wyższe, wyższe szczeble i wprowadzą właśnie więcej luksusu do waszego życia. Zobaczmy tą cesarzową. to jest też energia właśnie mówię matki uh -huh. żony szefowej trójka mieczy dwójka monet uh -huh. remita uh -huh. rycerz buław król mieczy i dziewiątka monet. Kochani, mam wrażenie, że tutaj będzie jakieś większe skupienie się na sobie. Mhm. Trójka mieczy, dwójka pentakli, ermita. Te trzy karty mi mówią, kochani, że e, jesteście czymś rozczarowani. Jesteście czymś rozczarowani. Nie wiem, czy to jest kwestia. Mam wrażenie, kochani, bo trójka mieczy. Często wychodzi właśnie od innych ludzi, tak, że ktoś tutaj na serani, ktoś łamie nam serce. I mam wrażenie, że biorąc pod uwagę to, co się tutaj dzieje, i tego eremitę, który świadczy o trochę wycofaniu, Trójka Mieczy może mówić, że nie wiem, czy jakaś relacja Was tutaj rozczarowuje, czy ogólnie hmm, ktoś powiedział coś na Wasz temat. Nie wiem, może ktoś skrytykował Wasz wygląd, Wasz sposób działania, ale Trójka Mieczy świadczy o tym, że tutaj było jakieś rozczarowanie odnośnie no właśnie, kochani. Mm. Albo spraw finansowych, kochani, może to być. Albo mówię cesarzową, nie wiem, może o wygląd was, wasz chodzi, o sposób, jak, jaką, mm, jaką kobietą jesteście, jakim mężczyzną jesteście. Coś was tutaj bardzo, bardzo mocno rozczarowało i wręcz skrzywdziło. I mam wrażenie, że to jest czas, kiedy dochodzicie do pewnej równowagi, dochodzicie do siebie i skupiacie się też bardziej na sobie i na swoich własnych potrzebach, ponieważ eremita jest taką kartą wycofania, jest kartą wycofania i zaglądania w głąb siebie. Kim jestem, czego chcę, co mogę ewentualnie jeszcze zrobić z tą dwójką pentakli, żeby poprawić swoją sytuację finansową, żeby poczuć się lepiej w swojej skórze, żeby odnaleźć swoją własną drogę. I kochani, wygląda na to, że Część z was może myśleć o odcinaniu się od pewnych osób, tak? Rycerz Buław mówi o tym, że. Mm... No właśnie, macie jakiś plan działania, macie jakiś plan działania odnośnie niezależności, odnośnie Waszej stabilizacji, odnośnie poczucia bezpieczeństwa i Waszego komfortu. I król mieczy, kochani, wygląda na to, że tutaj albo będziecie podejmować decyzję o odcięciu się od kogoś, albo o przeprowadzeniu jakiejś ważnej rozmowy z kimś, bo macie dosyć jakiejś, właśnie może jakiejś napiętej atmosfery. I będziecie podejmować, kochani, decyzję, że czas wyjść z jakichś iluzji, stresów, zmartwień i być może właśnie w końcu skupić się bardziej na sobie i na swoich własnych potrzebach. Mam wrażenie, że część z was będzie robić porządki jakieś w swoim towarzystwie, w swoim otoczeniu, ale też, kochani, z tym królem mieczy część z was będzie robić porządki ze swoimi myślami. Ponieważ może część z Was wzięła cudze myśli, cudze opinie za swoje, albo za prawdę. Tymczasem, kochani, nie powinniście brać tego za prawdę, ponieważ sami dobrze wiecie, kim jesteście, dokąd zmierzacie, jak, jak chcecie się czuć, jak chcecie wyglądać, jak chcecie. Um, no, ogólnie wiecie, no, no jaką energią chcecie tutaj promieniować, i mam wrażenie, że to jest czas taki zostawiania za sobą wszelkich jakichś krzywd, smutków, dochodzenia do równowagi i uświadomienia sobie swojej własnej mm, prawdy i swojej wartości, co będzie się wiązać automatycznie z postawieniem wyraźniejszych granic względem niektórych osób, albo właśnie z odcięciem się od jakichś smuteczków czy tam od jakichś żali, które miały miejsce właśnie w przeszłości. Mhm. Dobra, no to zobaczmy w takim razie, co z zewnątrz, kochani, co z zewnątrz u Was niespodziewanego. Ósemka buław, kochani, Ósemka buław to jest szybka akcja. To jest szybka akcja, to jest komunikacja, to mogą być jakieś krótkie podróże, to mogą być maile, wiadomości, telefony, spotkania, tak? Tego typu rzeczy. Dużo się coś będzie działo naokoło Was, i dużo będzie, mam wrażenie, jakichś takich e, ataków z zewnątrz. E, aczkolwiek Ósemka buław jest dobrą energią, więc tutaj nie mówię w takim negatywnym sensie tych ataków, ale mm, dużo działa będzie Działo się do koła was, które mam wrażenie, że będziecie musieli też troszeczkę ogarnąć. Um, no i właśnie <laughs> dużo ogarnąć, i dużo, no właśnie, trochę że tak powiem, nie wiem, jak to określić, tak spiąć, tak, tak wiecie, dopiąć, tak? Może żeby połapać się właśnie z różnymi rzeczami. Dobra, zobaczmy tą ósemkę buław, o co konkretnie chodzi. O co konkretnie chodzi. Rycerz monet, mhm. mag, askielichów, Uu, siódemka mieczy, dziesiątka buław, król mieczy, umiarkowanie. Kochani, powiem Wam tak: e, tutaj widzę dwa scenariusze. Dla części z Was będą to jakieś propozycje zawodowe, inwestycje e, jakieś. E, no, jakieś takie być może zamanifestowane trochę marzonka, ale tak właśnie bym powiedziała, że tutaj nie należy się śpieszyć właśnie z decyzjami. I o tym mówi właśnie ten rycerz monet, i o tym mówi wasza karta tutaj prowadzenia, czyli właśnie ta karta cierpliwości. Ósemka buław możecie mieć do czynienia właśnie z zewnątrz, z osobami, które będą próbowały trochę, nie wiem, wami zamanipulować, żebyście szybko podjęli jakieś decyzje, zainwestowali w coś, e, zainwestowali czy swoje pieniądze, czy, czy swój wkład, czy podpisali jakąś umowę, tego, Typu rzeczy, a ja czuję, kochani, że właśnie wy tutaj nie, musi, nie możecie się z niczym śpieszyć, musicie dbać przede wszystkim o swoje dobro i o swoje, o swoje szczęście, ponieważ na spodzie mamy siódemkę mieczy i dziesiątkę buław. Mam wrażenie, że niektóre z tych umów albo propozycji mogą niekoniecznie być dla Was korzystne, mogą niekoniecznie być dla Was dobre, mogą przynieść więcej szkody niż, yy, niż pożytku. Dlatego tutaj, kochani, z tym rycerzem mieczy doszukujcie się prawdy, doszukujcie się informacji, wyjaśniajcie wszystko. Tak jak mówię, nie śpieszcie się z podpisywaniem różnych umów, ponieważ właśnie tutaj ta cierpliwość i ten spokój, i ufanie swojej wewnętrznej intuicji będzie dla was niezwykle ważne, żeby poprowadziło was to we właściwą stronę. Kochani, dla części z was może pojawić się jakiś adorator, który będzie tutaj zarzucał was jakimiś wiadomościami, propozycjami spotkań, miłościami itd. Ale kochani, ja czuję, że wasz wewnętrzny głos będzie was ostrzegał przed tą osobą. Coś będzie nie tak. Coś nie do końca będziecie czuć y, przy tej osobie y, się pewnie, dostatecznie y, bezpiecznie, o tak bym powiedziała. I y, y, kochani, właśnie tu jest po raz kolejny ta informacja, żeby nie śpieszyć się z zaangażowaniem w nic, arcykapłanka i słuchajcie swojego wewnętrznego głosu, swojego głosu intuicji, ponieważ no siódemka mieczy z dziesiątką buław, albo ta osoba jakoś w jakiś sposób chce z Wami manipulować, żeby coś zyskać od Was, albo może nie być do końca szczera, y, może do końca Wam o czymś też nie mówić, tak? Ponieważ ta dziesiątka była w ta osoba może mieć jakieś ciężkie zobowiązania, które nosi ze sobą, które mogą akurat nie być dla was korzystne teraz na tą chwilę, i może nie, chci nie będziecie chcieli, że tak powiem, mieć do czynienia z tymi zobowiązaniami, tak? Więc tutaj. Ostrożność, spokój i cierpliwość. Dobra. Baranki, co w związkach? Co w związkach w relacjach? O, kochani, tutaj słoneczko, przepięknie. Piękna energia szczęścia, radości, klarowności. Kochani, mogą się pojawić jakieś dobre wiadomości, mogą się pojawić komplementy, wspólne plany na przyszłość, Może, mogą się pojawić oświadczyny, zamieszkanie razem, dziecko, tak? Ciąża. No, kochani, radość, radość, optymizm, bardzo dużo słońca, więc tutaj bardzo szczęśliwy czas dla baranków w w stałych relacjach. Zobaczmy. Słońce. Możecie tutaj mieć z lwem do czynienia. Wieża. Uh -huh. Wisielec. Uh -huh. Wow! Umiarkowanie. Cztery... Ja pierdzielę. Cztery, pięć arkan wielkich. Sześć arkan wielkich. Uh, ale gorąco. I dziesiątka monet. Uuu, uh, aż mam dreszcze. Czy wy to widzicie? Ja ale dwa razy słońce i to mnie bardzo cieszy. Kochane moje baranki w stałych związkach, ja widzę, że tutaj była jakaś trudna sytuacja między wami. Albo dla części z was był jakiś okres przerwy, stagnacji między Wami, przestoju, bo mamy tego wisielca yy, i mogły być mogło być konieczne wprowadzenie, przepraszam, pewnych zmian. Mamy tego diabła na spodzie, więc yy, mogliście mieć do czynienia albo z jakąś toksycznością, która miała wpływ na Waszego partnera, partnerkę, albo na Was, albo ogólnie na Wasz związek, albo ta toksyczność była gdzieś tam wewnątrz Waszego związku. To mogło być jakieś uzależnienia, to mogło być yy, 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 wygórowane ego, to mogło być właśnie jakaś trzecia osoba, która ingerowała Wasz związek, waszą relację. Kochani, w każdym razie był jakiś diabeł, który gdzieś tutaj mącił w waszym związku. I mam wrażenie, moi drodzy, że Albo część z Was po prostu w pewnym momencie się wkurzyła, albo wkurzy i powie dość tego, albo naprawiamy to jakoś, albo po prostu się rozstajemy i będzie decyzja zdecydowanie o naprawie tego, albo taka sytuacja już miała miejsce. Może była nawet jakaś przerwa między Wami, może była jakaś separacja i kochani, teraz w tym tygodniu będziecie podejmować decyzję, że chcecie się uwolnić od tego, co Was tutaj trzymało, blokowało, trzymało w szachu, co było takie toksyczne i chcecie właśnie to uleczyć, naprawić. Wyjdą jakieś tajemnice. Na jaw, wyjdą prawdy na jaw, wyjdą e, pewne plany też na jaw, kochani, wszystko stanie się jasne, wszystko stanie się klarowne, kochani. No i dziesiątka monet zdecydowanie tutaj m, będzie naprawa tej sytuacji i poprawa waszej relacji i małżeństwa. Więc, kochani, cokolwiek to było, co blokowało wasze postępy, waszą miłość, wasz związek, kochani, w końcu odchodzi do przeszłości. Jakieś, jakieś, że tak powiem, blokady zostają zburzone. Jakaś. E, Jakieś takie, mówię, niestabilne, niestabilne fundamenty, że tak powiem, runą w gruzach i będziecie budować tą relację od zera, od początku, ale tym razem, że tak powiem, na takich fajnych, wzajemnych, pełnych miłości, fundamentach, dzięki czemu ta relacja będzie miała szansę być bardziej stabilna, korzystna, pełna miłości. Ta dziesiątka mieczy mówi, że właśnie co najgorsze jest za wami, trójka kilku mówi o pojednaniu, o miłości, o świętowaniu, o sukcesie, więc kochani, idziecie w bardzo, bardzo dobrą stronę. Mhm. Dla części z Was może to, być sobie, to może być też kwestia uświadomienia sobie Waszej prawdy, albo że Wasz partner uświadomi sobie prawdę, tak? Jak bardzo Was kocha, że nie chce tego zaprzepaścić i że chce ratować tą relację, chce naprawić tą relację. Uh -huh. Tak jest. Pięknie. ale no jakaś potężna, potężna tu się zmiana szykuje. Szczególnie mówię u baranków, w których no były troszeczkę takiej właśnie niefajnej, toksycznej energii. Umiarkowanie, no uleczenie jak nic, równowaga, powrót do harmonii. Pięknie, pięknie. Wow, aż za nie mówiłam, powiem Wam. Dobra, baranki single, zobaczmy, co u Was. Wy macie, kochani, asamieczy. mieczy. To jest prawda, to jest klarowność, to jest nowy początek, to jest um, nowy rozdział, to jest zwycięstwo, to jest um, jasność umysłu, tak? Zobaczmy, o co chodzi z tym asem mieczy. Tutaj może właśnie ktoś nowy się pojawić w Waszym życiu, z tym asem mieczy, ale też Wy możecie sobie uświadomić prawdę odnośnie, nie wiem, może jakichś schematów, może jakichś osób. Az buław, szóstka buław i dziewiątka kielichów. No nieźle. Królowa kielichów, dziesiątka kielichów, paść buław. No fiu, fiu, kochani, cóż tu się dzieje? Moje baranki single, wy macie szansę poznać kogoś naprawdę niesamowitego. Yy, I to może być, kochani, wasze i długo, i że i długo, i szczęśliwie, dziesiątka kielichów, tak? Yy, więc dla części z was mogą pojawić się tutaj dwie osoby, a może, mówię, ta sytuacja, która tutaj miała miejsce, wcale nie, może nie mieć do czynienia z uczuciami, ale właśnie, Mówię, bardziej ze sprawami finansowymi. Ale kochani, a mieczy As była w zdecydowanie pojawienie się nowej osoby, szansy na nowy romans, na nowy związek. Szóstka była, w kochani, osoba bardzo pewna siebie, bardzo atrakcyjna, bardzo magnetyczna. To jest taka energia zwycięzcy, ale kochani, ta osoba też może was postrzegać właśnie w taki sposób, jako zwycięzcy, jako, jako osobę pełną sukcesów, bardzo seksowną, bardzo piękną. No i kochani, no to będzie wyrywanie siebie, jak nic. E, szóstka była w ta osoba, będzie o was zabiegać. Dziewiątka kielichów, będzie zapraszać was na kolacyjki, na spotkania, na randeczki, tego typu rzeczy. Będziecie się dobrze ze sobą bawić, będzie fajna zabawa, będzie taka fajna, przyjemna atmosfera, kochani. Dużo bardzo seksualnej energii w tych kartach, więc radziłabym, kochani. No właśnie, może nie śpieszyć się za bardzo z tymi sprawami, ale no tutaj będzie dużo tego magnetyzmu. Bardzo dużo tego magnetyzmu czuję, bardzo takiego przyciągania, właśnie tego ugh, na poziomie takim podstawowym. Aczkolwiek, kochani, no właśnie, królowa kielichów możecie tutaj mieć do czynienia z kimś z trygonów wody, ryby, skorpion. Jest to osoba pełna miłości, pełna takiej czułości. No i zdecydowanie to ktoś nowy, powiedziałabym zdecydowanie to ktoś nowy, e, z kim naprawdę macie szansę zbudować fajną relację, e, królowa kielichów. Tutaj pojawi się miłość, kochani, no i król pentakli na spodzie, czyli zdecydowanie szansa na coś stabilnego. Osoba nie dość, że pełna miłości, to jeszcze pełna taka, takiej stabilizacji życiowej, dobrych finansów. E, mam wrażenie, kochani, że możecie się poznać podczas jakiegoś wyjścia ze znajomymi, em, bo tutaj mamy tą dziewiątkę Kirchów. Dla mnie dziewiątka Kirchów jest kartą świętowania, właśnie ym, spotkań z innymi, jest kartą spełnienia marzeń, jest kartą, ale jest też taką kartą dogadzania sobie, jest kartą wyjścia do restauracji, na kawkę, na, na, na cokolwiek. Więc może w ten sposób właśnie się poznacie ta osoba, będziecie gdzieś tam błyszczeć na tle innych, tak? Wyróżniać się pośród innych i kochani, złapiecie wzrok tej osoby. I powiem Wam tak, te dwie energie są zupełnie różne, więc to jest zupełnie inna osoba, to jest zupełnie to ktoś inny. Ta osoba przyjdzie. Do was właśnie z sercem na dłoni, ale też z prawdą na dłoni. To jest osoba, która was nie oszuka, nie okłamie, która będzie szczera. No i tak jak mówię, która może być zapowiedzią bardzo fajnego nowego początku i nowego romansu w waszym życiu, który, no, przerodzi się, ma szansę. O, może tak. Ma szansę przerodzić się w coś stabilnego. Mhm. No. Dobra, lecimy dalej. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Szóstka Pentakli, bardzo fajnie, kochani. To jest karta równowagi w dawaniu i braniu, więc zdecydowanie w tym tygodniu możecie liczyć na wsparcie ze strony innych, ale też inni mogą prosić o Wasze wsparcie, tak? Szóstka Pentakli może oznaczać jakieś dodatkowe pieniądze, które przyjdą. Może ym, poprosi ktoś Was o pożyczkę, albo Wy poprosicie kogoś o pożyczkę, pożyczkę, albo jakieś wsparcie finansowe, czy ogólnie jakieś wsparcie. To wsparcie zostanie Wam udzielone, kochani. Ym, szóstka Pentakli też zachęca. Chęcę nas, żebyśmy byli hojni właśnie w dawaniu, jeśli chodzi o innych osób, bo tyle, ile my dajemy z siebie, tyle otrzymamy w zamian. Zobaczmy tą szóstkę pentakli. Uuu, siódemka mieczy. Piątka kielichów. Mhm, królowa kielichów. Ósemka buław. Ósemka monet i świat. No, kochani, tutaj ktoś chce wprowadzić więcej równowagi. Nie wiem, czemu przyszło mi do głowy właśnie tutaj ta trójka mieczy, czyli to rozczarowanie. Więc jeżeli, kochani. Znowu królowa Kielichów, więc może ktoś z trygonu wody, rak ryby, skorpion. Ale tutaj ewidentnie ktoś zrobił coś za waszymi plecami, albo ktoś zrobił wam jakąś krzywdę, ktoś powiedział coś za waszymi plecami i wy się o tym dowiedzieliście. Piątka Kielichów, tutaj jakaś prawda wyszła na jaw i jest jakiś smutek w związku z tą osobą. Nie wiem, czy ta osoba właśnie was skrytykowała, czy coś, mówię, powiedziała na was i wy się o tym dowiedzieliście i to rozdarło wam serduszko, sprawiło pewną przykrość, że ta osoba gdzieś tam działała za waszymi plecami. Nie wiem, kochani, co tu się wydarzyło, ale ta osoba chce powrócić do waszego życia i naprawić jakieś krzywdy i naprawić właśnie tą relację. Mamy ósemkę buław, więc ta osoba będzie do was się odzywać, będzie próbować um... Nie wiem, zakończyć tą sytuację, tak? Jakiegoś milczenia między wami, albo wyjaśnić coś, kochani, trójka była w ta osoba zdecydowanie chce zostawić przeszłość ze sobą, powiedzieć wam prawdę, być może przeprosić, ale też powiedzieć właśnie, o co tutaj dokładnie chodziło, bo może, może coś źle odebraliście, a może nie znacie całego kontekstu, a może ta osoba po prostu postąpiła głupio i, no wiecie, powiedziała coś. Co nie przemyślała i teraz tego bardzo mocno żałuję. Bądź co, bądź kochani z tą szóstką pentakli, będzie chciała wam to wynagrodzić. Będzie chciała was zaprosić gdzieś, przyniesie wam jakiś prezent, ale też będzie energetycznie dużo energii wkładać właśnie w to, żeby zakończyć właśnie tą sytuację między wami i naprawić jakąś starą krzywdę, którą wam tutaj wyrządziła. No, królowa Kielichów mówi, że ta osoba was kocha, zależy jej na was, więc zdecydowanie będzie chciała tutaj, tak jak mówię, wynagrodzić wam to, co się wydarzyło. Mhm. Okej, okay, praca i finanse. Cóż tutaj? A tutaj, kochani, mamy czwórkę pentakli. Powiem Wam tak. Ja nie jestem jakąś fanką czwórki pentakli. Z jednej strony czwórka pentakli może mówić, że jeżeli oszczędzacie na jakieś, na jakieś, na jakieś przedsięwzięcie, na jakiś zakup, na cokolwiek, czwórka pentakli mówi: oszczędzajcie dalej, bo no, może udać Wam się właśnie wszystko zgromadzić, jakąś konkretną sumę i przeznaczyć ją na określony cel. Ale dla mnie czwórka pentakli jest właśnie taką kartą, Trochę zamknięcia. Zamknięcia w strefie komfortu, niechęci do próbowania nowych rzeczy, niechęci do um, wychodzenia pewna poza taką sferę, jeśli chodzi właśnie o inwestycje, jeśli chodzi o pomysły, jeśli chodzi o eksplorowanie nowych terenów, tak? No a wiadomo, jak jesteśmy w stałym takim miejscu i nie ruszamy się z miejsca, no to nie możemy oczekiwać też innych rezultatów, tak? Um, mm. Jak ja to mówię, no jedyną stałą, że tak powiem, w życiu jest zmiana, a czwórka pentakli zdecydowanie jest przeciwieństwem zmiany. Zobaczmy, o co chodzi z tą czwórką pentakli. Arcykapłanka, Rycerz Kielichów, i piątka, e, piątka monet. Paść monet, diabeł i piątka mieczy. E, no, kochani, tu są jakieś ograniczenia. Tu są jakieś ograniczenia i poczucie braku. Mam wrażenie z tą arcykapłanką i rycerzem kielichów oraz paziem. paziem, e, paziem monet. Czekajcie, czekajcie. Dobra, dwa scenariusze. E, kochani, pierwszy scenariusz jest taki, że macie jakiś pomysł albo coś tam kiełkuje w waszych głowach do czegoś wasze serce tutaj mocniej bije i wy na poziomie intuicyjnym czujecie, że chcecie pójść w tym kierunku, aczkolwiek cały czas jest jakieś takie poczucie braku. Nie wiem, nie mam pieniędzy, żeby teraz w to zainwestować. Nie mam czasu, nie mam możliwości. Nie dam sobie z tym rady. Cały czas jest jakiś nie, który blokuje was przed pójściem naprzód. A to nie, kochani, jest na poziomie ego, na poziomie właśnie Gdzieś tam tego waszego wewnętrznego diabełka, który mówi: Nie rób tego, nie idź w to, przegrasz, zobaczysz, zostaniesz z niczym, zobaczysz, nie nadajesz się do tego i tego typu rzeczy. No i dlatego cały czas, kochani, jesteście właśnie w tej energii czwórki pentakli, boicie się właśnie ruszyć z jakimś pomysłem, z jakąś, z jakąś e, możliwością, ponieważ są te potrzepty ego, które mówi wam, że nie dacie sobie z czymś rady. Kochani, tymczasem dwójka buław mówi i rycerz buław mówi wam, kochani, że to jest jakaś nowa ścieżka, którą warto by było ruszyć. I eksplorować. Wyjść poza strefę komfortu, ponieważ szósta monet zapowiada, że tam czeka was jakaś równowaga, jakaś szansa, może na jakąś nową współpracę. Ale wy się, kochani, przy tym blokujecie ze względu na jakieś takie niskie poczucie własnej wartości, które nie wiem skąd jest. Może przez kogoś zostało wam tutaj wpojone. Może. Jest gdzieś tam na poziomie, wiecie, yy, od dzieciństwa albo od czasów młodości. Może ktoś kiedyś wam coś powiedział i teraz to w was siedzi, tak? I boicie się ruszyć. Ale kochani, no jak dla mnie macie tutaj wszelkiego rodzaju yy, możliwości, żeby, żeby ruszyć w tym kierunku, zadziałać. Jedyne czego brakuje wam, to wam odwagi i tej pewności siebie. Yy... Żeby wyjść poza strefę komfortu i jednak pójść za głosem serca i spróbować właśnie tutaj czegoś 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 fajnego, tak? Czegoś innego. Mhm. Kochani, z drugiej strony, z drugiej strony widzę właśnie tą energię, czyli propozycji od kogoś. Jeżeli w tym tygodniu ktoś zaproponuje wam albo jakąś umowę, albo jakąś inwestycję, albo. 嗯。Mm. nie wiem, cokolwiek, tak? jeśli chodzi o sprawy finansowe. I czuję właśnie to, jeżeli będzie Was pośpieszać, jeżeli będzie tutaj Wami manipulować, jeżeli będzie Was straszyć na zasadzie, jeżeli teraz tego nie zrobisz, jeżeli tego teraz nie podpiszesz, to to już przepadnie na zawsze i w ogóle stracisz pieniądze i nie wiadomo co. Ta osoba dobrze potrafi manipulować właśnie ludźmi i manipulować słowami. Kochani, tutaj też słuchajcie głosu wewnętrznej intuicji, bo Wasza wewnętrzna intuicja, Wasz wewnętrzny głos będzie Wam podpowiadać, że tutaj należy zachować pewną Ostrożność, wstrzymać się z jakąś decyzją, ponieważ coś może niekoniecznie być dla Was dobre. I wydaje mi się, że właśnie to jest właśnie ta informacja, że tutaj przyjdzie do Was albo coś lepszego, albo jest szansa po prostu na. Mm... Nie wiem, polepszenie właśnie tej, tej umowy, ale nie, wydaje mi się, kochani, stąd dwójką było, że po prostu tutaj przyjdzie do Was coś lepszego. Że jeżeli przyjdzie taka osoba i będzie próbowała Wami manipulować i naciskać Was, że tu teraz musisz podpisać, bo coś tam, coś tam, coś tam, to tutaj naprawdę musi zapalić Wam się czerwona lampka i tutaj słuchajcie tego głosu właśnie, mówi Intuicji, bo on będzie Was ostrzegać, że nie należy się tutaj z tym śpieszyć, e, że coś lepszego do Was przyjdzie, a ta. Oferta może nie być do końca korzystna e, finansowo dla Was i możecie więcej stracić niż zyskać. Mhm. Dobra, rada. Wisielec. E, no, kochani, Wisielec mówi o tym, żeby się zatrzymać żeby spojrzeć na coś z innej perspektywy i żeby zastanowić się dobrze, zanim zaczniemy działać albo zanim podejmiemy jakieś decyzje. Czasami jest tak, że dla mnie, dla mnie wisielec jest... Ja zawsze właśnie kojarzę wisielca z kartą w boskim tarocie. Uwielbiam tą talię, zresztą to jest moja pierwsza talia. I w boskim tarocie wisielec jest bardzo fajny, ponieważ on wisi tak jak tradycyjnie wisielec, ale... Maska, która była na jego twarzy spada. I właśnie to jest taki czas, kochani. To jest czas, kiedy pewne maski spadną i z nas, i z innych osób, kiedy uświadomimy sobie prawdę o sobie samych, ale też otaczającym, ot, ot, otaczającym nas świecie. Dlatego ważny jest ten czas takiego przestoju, cierpliwości, nieśpieszenia się z decyzjami, zajrzenia w głąb siebie i uświadomienia sobie prawdy, bo to jest czas pewnego rodzaju takiego oczyszczenia, oczyszczenia, w którym naprawdę możemy dostrzec ważną, bardzo istotną prawdę. Mm -hmm. Zobaczmy tego wisielca. Koło fortuny. Głupiec. Mm, Dwójka kielichów, czwórka mieczy, dziewiątka mieczy, szóstka kielichów. Kochani, powiem Wam tak. Yy, dla, mnie, dla mnie jest to informacja bardziej o partnerstwie. Ale też. Yy, o jakichś umowach, nie umowach, tak? Kochani, właśnie, jeżeli teraz do tej pory był jakiś zastój, coś się nie działo w waszym życiu, albo teraz jest jakiś zastój, przestój, to tylko dlatego, że coś tu, jakiś nowy początek się dla was układa. Będzie szansa na odbudowanie jakiegoś partnerstwa albo znalezienie idealnego partnera dla siebie. To wszystko, co teraz właśnie było takie oczywiście opóźnione, takie zastojone, takie stało w miejscu, pełne stagnacji, było po to, żeby oczyścić przestrzeń na coś naprawdę bardzo pięknego, co zmierza w Waszą stronę. Super. Dobra, kochani, zobaczmy sobie aniołeczka dla Was. Przesłanie od aniołków na ten tydzień. Rodzina. No właśnie. Przyczyną obecnej sytuacji są emocje łączące Cię z jednym z członków Twojej rodziny, które możemy pomóc Ci zrozumieć i uzdrowić. Niech w Twoich myślach i sercu anioły. Niech w Twoich myślach i sercu anioły i kojące błękitne światło otoczą tę osobę, Ciebie i całe doświadczenie. Przyjmij dary, jakie oferuje Ci ta sytuacja i poczuj, jak wypełnia Cię spokój. Pięknie. Dobre, kochani, to co? Jeszcze pytanie i odpowiedzi, więc jeżeli macie jakieś pytanie, bądź pytania, wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3, a ja już losuję Wam odpowiedzi na te pytania. Jeden, dwa i trzy. Dobra, mamy to. Odpowiedź numer jeden brzmi: spytaj swoje anioły. Mhm. Odpowiedź numer dwa: zaufanie. I odpowiedź numer trzy: wybierz nowy kierunek. O. Dobra baranki, to by było na tyle. E, dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Życzę wszystkiego dobrego, pięknego tygodnia, jeszcze raz 100 lat, 100 lat. E, dziękuję Wam za cierpliwość i za życzenia zdrowia. Jak słyszycie, moje gardło, już pomału, pomału dochodzi do siebie jeszcze trochę harcze, więc wybaczcie, jak coś, ale już nie mogłam się powstrzymać, więc wracam do tarocika, wracam do kart. Mam nadzieję, że się cieszycie. Ja cieszę się bardzo. Także wszystkiego dobrego, udanego tygodnia i do zobaczenia. Pa! pa.